Cześć wszystkim, witam was w 8 odcinku z gry Shakes & Fidget na międzynarodowym świecie 13. Mamy 24 grudnia, dzień Wigilii. Na dworze, jak się wychylić, niestety nie ma śniegu. No szkoda. Niestety to, co ostatnio napadało, zdążyło wyparować. W mig praktycznie. No ale zaczynamy sobie z nowym odcinkiem Shakesa. Na początku weźmy sobie w karczmę. Zrobiła nam się misja. Oczywiście dużo złota, dużo doświadczenia. A to dlatego, że mamy wielki event. Event właściwie z okazji właśnie świąt w Shakesie. Podczas tego eventu mamy dostępne wszystkie benefity z każdego eventu, czyli właśnie złoto, doświadczenie, epiki. No i też, co tutaj nie widać, a przynajmniej ja nie zauważyłem, także bonus do grzybków. Zaczniemy sobie oczywiście jakąś tam misję. Wydaje mi się, że najlepiej podczas tego złożonego eventu robić najkrótsze misje, no bo ta szansa na grzyby jest na tyle spora, że można wykonać więcej misji dzięki kupowaniu dalszego piwa. Co za tym idzie? Zdobyć bardzo duże ilości złota, a także doświadczenia. Oczywiście w postaci zmieniło się to, że udało mi się wybić 60 poziom, więc najpewniej w niedługim czasie uda mi się wydropić kluczyk. Co do ekwipunku, udało mi się trafić epicką broń, niestety bez soketa na klejnot, trochę szkoda. Wszystkie epiki, które miałem tutaj po prawej stronie, zamieniłem na zwykłe przedmioty z soketami, gdyż no, bardziej się to po prostu opłacało już w statystykach. Buty też się zmieniły na lepsze. Niestety nie udało mi się złożyć całego złota, znaczy całego lustra jeszcze. Zabrakło mi dosłownie trzech kawałków, jak widać. No ale już za tydzień już na pewno się uda. Jak widzicie tutaj, nieśmiertelka. Ale grzyby są na wysokim poziomie. Nie wydałem grzybów. Udało mi się znaleźć nieśmiertelkę za same złoto. Oczywiście wszystkie potiony sobie teraz wypijemy, łącznie z nieśmiertelką. No ładnie, 606 tysięcy punktów życia. Nieźle. Popielę oczywiście jeszcze od 75, więc jeszcze nie ten czas. U doktora sobie zakręciłem, niestety wypadło tylko trochę drewna, nie grzyby. Chociaż ostatnimi czasy miałem farta i udało mi się kilka dni pod rząd trafiać grzyby, dlatego właśnie w tej chwili mamy prawie setkę. Złota nie wiem, czemu nie wydaje. Jakoś tak wydawanie w statystyki nie wydaje mi się za bardzo opłacalne. Chociaż myślę, że sobie doładujemy za chwilę. Gila oczywiście dalej pozostała taka sama. Jak już można zauważyć, powoli procent portalu do piekieł spada, gdyż jeden z naszych kolegów, dokładnie Demeter, wbija powyżej 99 poziomu. Coś czuję, że będę musiał ją szybko dogonić, gdyż naprawdę chciałbym pokazać moją walkę z tym bossem. Mam nadzieję, że nie uda się go pokonać, zanim tego 99 poziomu nie wbije. No a jeśli się nie uda, to no, najwyżej pokażę tylko obrazek z bossem i tyle. No dobra, przejdźmy do poczty. Jakub Team, temat YouTube. Pozdrowisz mnie na YouTube. Pozdrawiam Jakub Team. Mam już swoje miniaturki. Cieszę się, że masz swoje miniaturki. Ja też mam swoje miniaturki. Ja już też robię własne. Nie kradnę od innych. Tak jak niektórzy. No ale w porządku. Oczywiście wiadomość od adminów Shakesa, że właśnie rozpoczęły się te święta. Jakiś tam sobie świat 14 otworzyli. Właśnie teraz tutaj piszą o tym evencie złożonym. No i życzę nam wszystkiego najlepszego z okazji świąt właśnie. Dziękuję bardzo Shakes, Fidget, admini. Wam też życzę wszystkiego najlepszego. Wojojo pisze. Siema, ocenisz staty? Będziesz grał na S34. Nie, nie będę grał na S34. Ale statystyki oczywiście jak najbardziej mogę ocenić. 43 level. Siła w porządku, wytrzymałość w porządku, szczęście nawet też. Co do itemów
Rękawiczki współczuję ci, że nie trafiłeś na trzy cechy, ale na wszystkie. No, ale przynajmniej jest epic z soketem, to nawet nieźle. W chem oczywiście widzę, że dalej czekasz na klejnot. Co do reszty przedmiotów, nawet nieźle. Rozwijasz się bardzo dobrze według mnie. Jeśli będziesz utrzymywał taki dor do samego końca, to wszystko będzie na pewno w porządku. Monia pisze. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i udanego Sylwestra. Dziękuję bardzo, Monia. Oczywiście nawzajem życzę ci wszystkiego najlepszego. A także wam, widzowie, życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt, udanego Sylwestra, dużej ilości prezentów wartościowych pod choinką, lepszych ocen w szkole, jeśli ktoś z moich widzów chodzi do szkoły. No pewnie to jest większość. No a jeśli nie, to oczywiście udanych zarobków z pracy. No i tyle. Wszystkiego najlepszego. Pikselek, święta. Życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo, Piksel. Tobie też życzę wszystkiego najlepszego. No i co, poczta sprawdzona. No to czas na walki. W ostatnim czasie właśnie dzięki temu, że zamieniłem sobie te epik, udało mi się naprawdę sporo lochów przejść. I właśnie sobie chyba teraz je wszystkie przelecimy. Loch odrażający demon. To będzie 9 z 10 kopalni Glorii. Ja 54, on 66. Oczywiście jest siła powyżej 1200. On zręczności tylko z 1160. Ja prawie dwa razy więcej wytrzymałości. W ogóle ciekawe, on prawie w ogóle nie unikał podczas tej walki. Ikret, nie? Na szczęście udało mi się przeżyć. No, trochę tam złota. Kolejny, posępny wilk. Kurczę, który to będzie? To będzie chyba 6 z 10 tych ruin Gnark. Chyba 6. Niestety nie jestem za bardzo pewien, gdyż jestem rozkojarzony, jeśli o to chodzi. No ale, no 5 albo 6. W opisie na pewno będzie prawidłowo. Więc możecie sobie spojrzeć. O, ten szybko poszedł. Prawie same uniki. Udało mi się trafić taki oto epic. No, ale nie przygarnąłem go, bo nie miał soketa. I na wszystkie cechy. Nie wiem, nie wydało mi się za bardzo dobry. Wywaliłem go po prostu. Rozbójnik. I to będzie ostatni z ruin Gnark. Czyli tak, wilk był 6, a teraz ten rozbójnik to jest 7. Ja 56, poziom on 64. O cóż, jak widzicie, mam 1771 siły. Aż boję się patrzeć, ile mam w tej chwili, bo wtedy miałem 56 poziom, teraz mam 60, więc na pewno ta wartość się zwiększyła. No, zobaczymy, zobaczymy. No dalej, rozbójnik pada już. Dobrze. Tutaj, jak na złość, epic z soketem, ale na szczęście, więc też go wywaliłem. Bo na szczęście epików nie lubię. Okej, odpuścimy sobie na momencie klochy, gdyż karczma. I co tu jest? A, słaby napierśnik. Bardzo słaby. No, na 7 minut niech będzie misja. Dobra, kolejny loch. Rąbnięty rabuś. Rąbnięty rabuś to będzie 3 z 10 groty korsarzy. Przeciwnik. Ja 58, on 62. Statystyki na dokładnie takim samym poziomie jak poprzednio. No, udało mi się naprawdę mocno porobić te lochy dzięki tym potionom. A właściwie dzięki tym zmianom w ekwipunku. Tak naprawdę już tych przeciwników powinienem dawno pokonać, no ale nieważne. Gdzie sobie jeszcze bardziej pociśniemy lochy zapewne. Niestety przedmiot słabiutki. I ostatni loch, aligator cienisty.
Czwarty z 10 groty korsarzy. I patrzcie na to. Poprzedni przeciwnik, jeśli dobrze pamiętam, miał chyba 62 poziom. Ten ma 68, a siły ma dosłownie tylko troszeczkę więcej. Nawet nie wiem, czy nie mniej. Nie, no musi mieć więcej. No ale specyficzne to jest dosyć. Mimo wszystko życia ma chyba jeszcze jednak trochę więcej od poprzedniego przeciwnika. I chyba w tym jest lepszy. No i z tego właśnie przeciwnika udało mi się zdobyć tą świetną broń. Z dobrymi obrażeniami, niestety bez soketa. No i tyle by było na tych lochów zapisanych z poczty. Stan lochów wygląda w ten sposób, że tutaj mamy 10 z 10 i ten sobie spróbujemy. Nie wiem, czy nie wspominę misję, żeby to zrobić. Tutaj mamy 8 z 10 potwory. Tutaj jakiegoś pirata sobie mamy. No a tutaj jeszcze nie pokonałem żadnego przeciwnika. Powtarzasz, szmaragdowej łuski, kobra. I nie widzi mi się czekać za bardzo 5 minut. Chociaż mógłbym pokazać lochy Gidlina. No dobra, możemy to zrobić. Zanim lochy, to jeszcze chciałbym pokazać właśnie twierdzę. Wydaje mi się, że od poprzedniego odcinka nie zmieniło się, to znaczy dalej mam 10, albo wybudowałem 10. No w każdym razie na pewno kwatery sobie rozbudowałem. Już nawet na całkiem fajnym poziomie jest ta twierdza. Chociaż te pomniejsze budynki prawie w ogóle nie rozwijam. Cały czas cisnę tylko te 4 głównie. Z tego co widzę, to tutaj za dużo drewna mi nie brakuje, więc zapewne bardzo mi blisko do wybudowania jeszcze kolejnego poziomu twierdzy. Ale zanim to chyba sobie stalkę wbiję, bo brakuje mi też mało drewna. No i właśnie przygotowując się do dzisiejszego rajdu na lochy, zacząłem kopać klejnot. Niestety aktualnie mam w zapasie tylko jeden. Będzie trzeba jakoś wytrzymać. I wiecie co, skoro ten eliksir żywotności jest na 7 dni chyba, a ten na 3, sobie jeszcze te dwa potiony wbiję. To był dobry pomysł bardzo. No dobra, no to pokażę w takim razie lochy gildyjne. Ogródek działkowy. Czwarty z 10. Nie, czwarty z 50 lochów gildyjnych. Kaka kontra kobra cienista. Kobra przegrała. Sherry T-Rex także przegrał. Potwornie mordeczy zając przegrał. Wiążmi także poległ. Potwornie wrogi zając zginął od ciosu. Kaka, jakiś tam przeciwnik zapomniałem. T-Rex. O, ten już się trochę oparł. Wiążmi 28. Też poległ. Potwornie złowrogi zając. 32 poziom ci za dużo nie pomógł. Kobra cienista. 36. Trochę już zabrała naszej KC. Ale także poległa. Sherry T-Rex. No a ten już raczej wygra z naszą kaką. Loni 47. Magy. Mag kontra wojownik. Kto to wygra? Oczywiście już widać głównego bossa. Całkiem szybko do niego, jak zwykle, dotarliśmy. I do niej poległa od zająca. Simon 101. Zwiadowca kontra zwiadowca. Czemu ja sobie popcornu nie przygotowałem? Kurde. Muszę się bardziej przygotowywać na te odcinki z Shakesa. Nie no, ale pomijać nie będę. Zobaczymy sobie. Oczywiście, jak zwykle, paradoks. O, zwiadowca trzyma zwykłą broń dla wojownika. Simon poległ, czas na wujo, 39 poziom. Siła 1140. Ma szansę pokonać naszego zająca. Chociaż patrząc po wytrzymałości, to chyba jednak średnio ma tą szansę. Zwłaszcza, że jest wojownikiem. A zwiadowcy mają przewagę nad wojownikami. No ale trafił chociaż? No, trafi coś tam. I dwa ciosy trafił. No, trzeciego już się nie udało niestety. Killu 21. Mag z 50 poziomem. O, widzę, że ma szansę pokonać zająca. Chyba to nawet zrobi. Tak, zrobił to.
Czas na wyjażdżenie po stronie przeciwnika. 66 poziom. Kilu poległ. Czas na moją postać. Niestety ze słabymi statystykami. No jednak porównując do tamtych roków 1700 siły. A się będę musiał sprawdzić sobie, ile teraz mam statystyk. To może być ciekawe. No niestety sam wyjożmiowi za dużo nie zrobiłem. Czas na winko. Ma dokładnie taką samą broń, jaką ja niestety ostatnio wydropiłem. I nawet całkiem nieźle klepie. Niestety kobra, jak to zwiadowca, cały czas unika. Ale winko się broni. Uuu, krytyk. Miałem szansę jeszcze raz trafić przed śmiercią, ale niestety się nie udało. Monia, 51 poziom. No, zrobiła ile mogła. Czas na Conora, 52 poziom. No, jako wojownik za dużo zwiadowcy niestety nie zrobi. Chociaż i tak zrobi zapewne więcej od kilku z poprzednich osób. Ze względu na wyższe statystyki. Całkiem sporo szczęścia ma. Więcej od siły nawet. To trochę niepokojące. W ten sposób się nie rozwija postaci. Czas na Nelgusia, 54 poziom. 1300 inteligencji i wytrzymałości. I pokonał wiążmię. Czas na bossa, terror szczyłość, 80 poziom. Mrozik poszedł pierwszy, 55 poziom. Zabrał mu troszeczkę. Czas na rekina, 56 poziom. Czy on zrobi dużo naszemu zwiadowcy terrorowi z czeluści? Zobaczymy. No, czekamy, czekamy. Rekin, dawaj, dawaj. Ciekawe, na którym gostku się zatrzyma to. Czas na gęso, 56 poziom. Zwiadowca kontra zwiadowca. Jak to się skończy? No niestety raczej porażką gęso. Uhuhu, ale mało. Grzebcia, 56 poziom. Kolejny wojownik. Nawet spoko, że tak dużo wojowników mamy w gildii. Bo właśnie z tego co wiem, wojownicy są dobrzy, jeśli chodzi o lochy gildyjne. Nie wiem z jakiego powodu, ale... są. Pledge Allegianceu, 56 poziom zwiadowca. Kurczę, ale ci zwiadowcy to ciosą strasznie mały damage. Unik za unikiem. Bojakuja, 56 poziom. Udało mu się trafić dwa razy. XAPX, 58 poziom. A, ładnie krytywali. Ładnie. No to mu się dwa razy nie udało trafić. Trzeci. Czwarty. To był lekki niefart. Czas na Tokę, maga, 58 poziom. Uuu, ten już ładnie kosi. 114 tysięcy, 138 tysięcy. Arnoldzik, 60 poziom, kolejny zadowca. O, całkiem sporo zręczności ma i nie dużo mniejszy poziom. Ten może dużo zrobić, dzięki unikom. Oglądamy. Ładny kryt za 62 tysiące. Boss w ogóle 3,5 miliona życia. Krzychu 47, poziom 60. Boss unika cały czas. Kurde, cwany. Krzychu, traf. Dobrze, 15 tysięcy. 23. I unik kolejny. No ten Krzychu to jednak nie farta miał, niestety, w tej walce. Buks, 61 poziom. Wojownik, kolejny. Czemu ci wojownicy tak mało blokują? Ja tego naprawdę kompletnie nie rozumiem. Czy oni nie mogą blokować od zwiadowcy? Trochę niepokojące. Talion, 63 poziom. Co zrobi na zwiadowca?
boss, życie bossa już zjechane poniżej połowy. To może się udać. Unikę zedowców. Czas na kolejną osobę. Apacino, 63 poziom. Prawie 1700 siły. Bossowi zostało już tylko lekko ponad 1 300 000. Lekko ponad 1 200 000. Ale ładnie kryty ciśnie nasz kolega. Czy będzie poniżej 1 000 000? Apacino? Apacino, czy będzie? Tak, jest poniżej 1 000 000. Bardzo dobrze, Apacino. Czas na new playa, 64 poziom. Mimo wysokiego poziomu zręczność jest na dosyć niskim poziomie. Nie wiem, czemu new play tak jest. Możesz mi to wyjaśnić w komentarzu. Ja tego nie rozumiem, jak to tak może być. No ale mimo niskich statystyk nawet całkiem mu nieźle idzie. Ładne kryty wali. Musi mieć pewnie no, dobry łuk, dobre obrażenia w łuku. No cóż, ale na nim to się chyba jednak niestety nie zatrzyma. Czas na Drangela, maga. 65 poziom. Zrobił co mógł i zrobił całkiem sporo. O, już widać, Krzystos. Krzystosowi udało się wykonać ostateczny cios w terrora szczeluści. I zarazem pokonać cały loch. Brawo, Julia. Kaczma oczywiście. Tak, same na 14 minutówki. No to w sumie można zrobić, bo pominę klepsydrom. Dobra, ale zanim następna misja w karczmie, spróbujmy sobie zrobić lochy. Oczywiście przed tym chyba sobie... Czekaj, mało mam siły, kurde, nie. Mało mam. Wcześniej miałem 1700. Dobra, przypakujmy trochę. Komu szkodzi. Po to, co złoto zostawiałem, żeby właśnie teraz przypakować. No, jeszcze trochę wytrzymałość. Jeszcze trochę szczęścia. Szczęście trzeba być podkoksić do 50% na dniach. Chociaż, no dobra, 60 poziom, to jeszcze nie tak... to jeszcze trochę za wcześnie na 50% szczęścia, ale... Za 100 leveli... Szczęście na 50% to jest absolutne minimum. Dobra, spróbujmy sobie piekielną bestię. 10 z 10 kopalni glorii. Ja 60 poziom, on 70. Aha, wyższe statystyki mam. Wygram to na pewno. No chyba, że będzie blokował. O, ładny blok od mojej strony. I nieładny blok, bo jego brak od mojej strony. I ładny blok. Krytyk za 51 tysięcy. O, już poniżej połowy, dobrze. To się uda na pewno. Oby tylko z soketem. Epic, z soketem. Na wszystkie cechy. Nie na wszystkie cechy, na 3 cechy poproszę. 3 cechy. Kurde, wszystkie cechy. O, trudno. No ale dobra, z Epiciem zapiszę sobie walkę. Niech sobie będzie. Żebym wiedział, że pozdrobiłem. Oczywiście jeden do klasera. Już 53%. I co to jest? To jest to. 60. Czy to mi się opłaca? Kurde, no tak średnio. Aha, serwer nie odpowiada. Wiecie co?
więcej sens, znaczy więcej wytrzymałości niby będzie. Zobaczmy. 632. No dobra, zatrzymajmy ten epik. Ale ten klejnot chyba trzeba będzie wymienić na jakiś lepszy. Myślę, że sobie zakupię od razu. Aha, nie mam złota. Ups. Się powydawało. No ale dobra, kopalnia groni mam skończoną. Myślę, że można spróbować za grzyba. 8 z 10 po 4. Zwiadowca 76 poziom. 1360 zręczności. To jest możliwe. Tylko nie może unikać, bo jak będzie unikał, to ja tego nie zrobię. Kryty za 121. Uuu! Ładne buty. Na szczęście. O, rety. Czemu bez sukata i na szczęście? No. Dobra, level plus. Tutaj mam na siłę 109. Ale to mi sporo daje tego szczęścia. Całkiem sporo mi to daje. Dobra, weźmy sobie. Liczmy na szczęście. Może nam się poszczęści. Kolejny poziom, hiena cmentarna. Spróbujmy. 86 poziom. I tutaj sprawdzimy nasze szczęście. On ma więcej siły ode mnie. Ale ma mniej wytrzymałości. I mam większą szansę na kryta chyba. Tak mi się wydaje. No to może być trudna walka dosyć. Kurde, czemu blokuje? Czemu ja nie blokuję, no? To się chyba nie uda. Musiałbym już blokować cały czas. No niestety. Hiena nie poszła. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł z tym epikiem. No ale trudno, mogę sobie nieść epik dla szpanu chociażby. Ale spróbuję sobie tutaj. Grota korsarzy. Poziom 5 z 10. Pirat John Masatmosum. Taki sam poziom jak nasz poprzedni kolega. Tak mi się wydaje. Trochę mniej siły od niego. Powinien pójść. Oj, pójdzie na pewno. Ładne kryty wale. Już prawie pół godziny odcinek padnie. No to taki z okazji świąt pewnie. Może być całkiem. No jeszcze trochę. I raz. Epic, 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 epic. Kurde, to same złoto. Ajajajajaj. Potwornie zło wygryzając. Możemy spróbować. Uuu, ale ten jest zwiadowca. Szansa na pokonanie go jest niestety dosyć niska. Ze względu na te uniki. Chociaż, kurde, może się udać nawet. Jeśli trochę mi przyfarci się. Ej, udało się, kurde, dobrze. 1500 zł, dobrze, zapisz. O, 62 poziom. No dobra. Zawszony korsarz. Coś czuję, że z tym już mogę sobie nie dać rady. Żeby nie marnować grzybów, to chyba nie będę sobie z nim próbował już. Spróbujemy sobie zatem
Z kobrą grzechoczącą. 72 poziom zwiadowca kolejny. Ile dzisiaj grzybów wydałem na to? No dalej, i fajnie jakby epik jeszcze poleciał. Akurat mamy weekend włączony w tym epicki, więc szansa na epika z lochów jest podwyższona mocno. Co jest, nie pokonam go? Prosty przecież był. No nie, tak mało. No ale trudno, nie będę już próbował dalej. Wypłaciłem dzisiaj 5 grzybów, więc kurde, całkiem sporo. Nie powinienem tak oczywiście robić. Powinienem raczej właśnie zachowywać sobie grzyby na ramkę, a nie tak szybko wydawać na łuchy. No ale ostatnim razem dosyć mało lochów było. Chciałem, żeby było tym razem troszeczkę więcej. Sola chwały. A to już czytałem? Tak, czytałem to. U grzybiarza oczywiście jest zniżka na grzyby, więc kto chce, kto jest grzybiarzem, to może sobie kupić i mieć z tego więcej niż zazwyczaj. No to co, chyba sobie zrobimy jeszcze jakąś małą walkę na koniec odcinka z magiem. Z magiem oczywiście największe szanse mam jako wojownik. Pokonany. Bardzo dobrze. No już w 30 minutach się nie zmieszczę, nie szkodzi. Zacznijmy sobie jeszcze jakąś misję na sam koniec. Najkrótszą na exp. To jest w porządku. No i co? Odcinek powoli zbliża się ku końcowi. Dziękuję wam wszystkim, że oglądaliście. Oczywiście jeszcze raz życzę wszystkim wesołych świąt, żeby właśnie te jak najwięcej prezentów było, żebyście jak najwięcej, najlepiej czasu spędzili z rodziną bądź z przyjaciółmi. Udanego Sylwestra. No i wesołego nowego roku. Na razie.